Podczas upałów ludzie odczuwają naturalną chęć schłodzenia się. Dlaczego więc tego nie robić przy fontannach? W Suwałkach jest ich coraz więcej. Ta najnowsza powstała na zalewie Arkadia. W dzień i w nocy wyrzuca wodę na wysokość nawet 10 metrów, a po zmroku podświetlana jest różnymi kolorami. I już ma swoich zwolenników. Ta fontanna mi się bardzo podoba, fajny pomysł i w ogóle te fontanny mi się w Suwałkach bardzo podobają. Przesiadywanie i relaks w pobliżu fontan wynika nie tylko z chęci schłodzenia się w słoneczne dni. Ludzie po prostu lubią fontanny, a w niektórych kulturach, tak jak w arabskiej, jest ona elementem raju. Fontanna jest czymś takim dosyć stałym w krajobrazie, oczywiście przede wszystkim w krajach południowych już od starożytności. One tam miały też inną rolę, bo też z fontan czerpano wodę normalnie do używania w życiu codziennym. Natomiast oprócz tego były piękne. Odgłos fontanny, kiedy ta woda szemrze, uspokaja człowieka, powoduje, że czuje się zrelaksowany, no daje mu odpoczynek. Poza tym fontanny przyjmują też różne kształty, można na nie patrzeć. No, znamy też, teraz coraz modniejsze stają się, zresztą mamy też w Suwałkach, stają się te fontanny kolorowe, które, no, a czasami jeszcze z dźwiękiem, które dają wspaniałe spektakle. Fontanna przy Suwalskim Ośrodku Kultury była strzałem w dziesiątkę. Codziennie można spotkać tu tłumy mieszkańców. Dziś wyjątkowo nie jest oblegana, bo trwają prace konserwatorskie. Plaże w Krzywym doskonale zna większość Suwalczan. Można tam dojechać miejskim autobusem numer 2. Jednak w tym roku amatorzy wodnych kąpieli będą musieli szczególnie uważać, bo nie będzie tam ratownika. W tym przypadku sprawa jest zawiła. Pomosty należą do gminy, teren plaży do Wigierskiego Parku Narodowego, a woda do państwa. Mimo tego trójpodziału władz nie udało się ustalić organizatora kąpieliska. Pod koniec roku ubiegłego zadeklarowali się, że my jako gmina Suwałki, z racji tego, że też jesteśmy gminą turystyczną, podejmiemy się tej roli, będziemy organizatorem tego miejsca do kąpieli i wszystko się dobrze układało. Do, można powiedzieć, do czerwca tego roku jeden z partnerów, a w tym przypadku miasto, wycofało się po prostu, można powiedzieć, z wcześniejszych pewnych ustaleń, a rozmowy przebiegały pomiędzy Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, a nami i Wigierskim Parkiem Narodowym i dyrektor z przykrością powiedział, że prezydent wycofuje się z tej oferty. Jak mówi dyrektor OSIR Waldemar Borysewicz, te rozmowy nie były jednak zobowiązujące. Miasto postawiło na kąpielisko nad zalewem Arkadia, bo nie może wydawać pieniędzy poza swoim obszarem administracyjnym. W 2010 roku zostało zmienione prawo wodne i od roku 2010 kąpieliska, w tym przypadku, akurat Suwałk, nad zalewem Arkadia, muszą być zgłaszane do wykazu kąpielisk. Wiąże to się z tym, że poprzedniego roku na sesji Rady Miejskiej radni muszą uchwalić, że takie kąpielisko na terenie danej gminy funkcjonuje, zapewnić pieniądze na ratowników, a także pieniądze na badanie czystości wody. Rada Miejska może tylko decydować o kąpieliskach na obszarze swego działania, czyli na terenie gminy miasta Suwałki, a nie w całej Polsce, mówi ratusz. Stąd też plaża w Krzywym jest teraz miejscem zwyczajowo wykorzystywanym do kąpieli bez ratownika. Będzie tam jednak czysto. Stanowisko Wigierskiego Parku od 2005 roku, od kiedy zostało spisane porozumienie pomiędzy dyrektorem OSIR w Suwałkach, wójtem gminy Suwałki oraz Wigierskim Parkiem Narodowym, niezmiennie zajmuje się i zobowiązuje się do tego i to wykonuje. Takie zadania w granicach plaży, czyli w granicach naszej własności, jak utrzymanie czystości na terenie plaży, zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynku sanitarnego, wykonywania bieżących napraw obiektów i urządzeń na terenie plaży, udostępnienia pomieszczenia dla ratowników oraz pokrycia kosztów wody i energii oprócz tych pomieszczeń dla ratowników. I z tego się staramy wywiązać. Gmina podpisała porozumienie ze Strażą Pożarną, Policją i WOPR-em, którzy będą patrolować niestrzeżone kąpieliska, z których najczęściej korzystają ludzie. Mowa tu o jeziorach Krzywe, Koleśne, Dąbrówka i Czarne. Dlatego rzeczywiście w ubiegłym roku nie byliśmy zainteresowani rolą organizatora, ale w tym roku chcieliśmy się tej roli podjąć. Powiem jeszcze taką sprawę, że z tej plaży w Krzywym
można powiedzieć, w 80% korzystają mieszkańcy Suwałk. I choć korzystają, będą zdani jedynie na siebie, bo ratowników tam nie będzie. Jeśli chcemy więc skorzystać bezpiecznie ze słonecznych kąpieli, pozostaje nam plaża nad zalewem Arkadia. Przejście dla pieszych na ulicy Podhorskiego jest na pozór bezpieczne, oznakowane z wysepką na środku drogi. Niestety, tylko na pozór. Najgroźniej jest w momencie, gdy tiry zjeżdżające z ulicy Podhorskiego zatrzymują się przed przejściem. Wtedy pieszy nie ma szansy zostać zauważony przez kierowców jadących w stronę skrzyżowania z Dwernickiego lewym pasem. Interpelowałem o przesunięcie tego przejścia w kierunku bardziej do ronda, ze względu na to, że kierowcy nie mają żadnej szansy zareagowania na krytyczną sytuację, która tutaj zdarza się na tym przejściu bardzo często. Użyłem takiego zdania, że tutaj ktoś, nie zadałem pytań, czy tutaj ktoś zginie, tylko pada pytanie kiedy. A na pewno tego dojdzie. Widzieliśmy to właśnie przed chwilą, że to jest tylko chwila, moment nieuwagi i może dojść tutaj do śmiertelnego wypadku. Bardziej drastyczną wersją rozwiązania problemu niebezpiecznego przejścia jest jego likwidacja. Radny podkreśla, że przejście 50 metrów dalej do przejścia przy ulicy Skrzyżowaniu Podhorskiego z Dwernickiego to żaden problem w porównaniu ze zwiększeniem własnego bezpieczeństwa. Jako kierowca sam byłem osobą, która spowodowałaby wypadek. A byłem naprawdę bez szans, jechałem wolno, dopiero widziałem, jakie zagrożenie to przejście sprawia dla wszystkich, i dla kierowców, i dla pieszych. Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej robił przymiarki do przebudowy tego przejścia. Rozważane było zamontowanie sygnalizacji świetlnej, jednak żadne rozwiązanie nie jest łatwe. Ja jestem akurat przeciwny likwidacji tego przejścia z uwagi na to, że mamy przerwę na skrzyżowaniu z ulicą Jana Pawła i ludzie, którzy w tej chwili poruszają się tym przejściem, myślę, że raczej pójdą niezgodnie z przepisami, czyli złamią przepisy i będą przechodzić po prostu w niedozwolonym miejscu, niż pójdą 400 albo 500 metrów naokoło. Analizowana jest możliwość przesunięcia przejścia. Tomasz Drejer przewiduje konsultacje z prezydentem w tej sprawie jeszcze w październiku. Jednak na faktyczne wprowadzenie zmian trzeba będzie poczekać do przyszłego roku. $500 000 to kwota, jaką planuje przeznaczyć ratusz w przyszłym roku na polepszenie jakości miejskiego monitoringu. Pieniądze mają być przeznaczone na budowę światłowodów. Rury do ich poprowadzenia są instalowane podczas remontów ulic. Teraz trzeba je tylko wypełnić. Światłowód będzie służył przede wszystkim do przesyłania informacji. Można nimi będzie połączyć wszystkie instytucje miejskie, po pierwsze. Po drugie, będzie służył do monitoringu miejskiego. Dzięki temu nie będzie zakłóceń, tak jak w tej chwili, ponieważ w tej chwili kamery połączone są drogą radiową i zmiana pogody, czy zła pogoda, czy ewentualnie jakieś przeszkody, które są na przesyle, powodują, że bardzo często kamery nie działają. Suwałki śledzone są obecnie okiem 22 kamer. Większość z nich znajduje się w centrum miasta. Dwie kolejne pojawią się w Parku Marii Konopnickiej. Monitoring miejski w tej chwili chodzi na drodze radiowej. No, minęło to już ponad 6 lat, kiedy był on projektowany. Wiemy sami, że w strefie elektroniki to jest przepaść cywilizacyjna. Możemy to zauważyć po własnych komputerach, które mieliśmy 6 lat temu, a w tej chwili. I dlatego no, jest taka potrzeba i tutaj dobrze, że samorząd widzi taką potrzebę zrobienia tego monitoringu na światłowodach. Rozbudowa systemu monitoringu powoduje konieczność przesyłania coraz większej ilości danych. Światłowody mają zdecydowanie większe możliwości niż dotychczasowa droga radiowa. A co za tym idzie, jakość nagrań będzie lepsza. Były upominki, dużo śmiechu i pamiątkowe zdjęcia, które zawisną w suwalskiej hali OSIR. Siatkarzom towarzyszył miś uśmiech, w którego po raz kolejny wcielił się Janusz Górski. Tomaszowi Wasilkowskiemu również przypadła ciekawa i niecodzienna rola. Przyszło lato, a z nim przelotne burze. W czasie ulewy barka przemokła i nogi ją tak rozbolały, że na zajutrz nie mogła wstać z łóżka. Matka czerwonego kartu upiekła słodki placuszek, włożyła go do koszyka.
Mała publiczność była zachwycona i oczarowana. Klub poprzez takie działania chce promować siatkówkę wśród mieszkańców naszego miasta, nawet tych najmłodszych. Nie zamykamy się na żadną grupę osób i dzisiaj jesteśmy w przedszkolu, z którym już od miesiąca ponad czasu współpracujemy, które pojawia się u nas na meczach i dzisiaj jest taka inicjatywa, żeby trochę pokazać siatkarzy, najmniejszych przedszkolaków, żebyśmy poczytali im bajki, żebyśmy się spotkali razem, poprzebywali chwilę czasu, no i zachęcili, może gdzieś tam w perspektywie zarazili jakimś takim tym syndromem piłki siatkowej i w przyszłości może mieli z tego przedszkola jakiegoś siatkarza. Póki co zamiast zawodników mają grono kibiców i ogromny zapał do aktywności również poza boiskiem. My chcemy pokazać, że jakby jako sportowcy nie skupiamy się tylko na piłce siatkowej, że siatkówka to nie jest nasze całe życie, że mamy swoje pasje, mamy swoje jakieś tam hobby, zainteresowania i że jesteśmy otwarci na wszelkie inicjatywy. Dla naszego klubu zależy na tym, tak jak powiedziałem wcześniej, żeby upowszechnić piłkę siatkową tu w Suwałkach, w regionie, żeby pokazać właśnie to nasze drugie oblicze, że nie tylko jesteśmy tacy, tak powiem, twardzi, zadziorni, waleczni na tym boisku, tylko jesteśmy też, mamy serce, miękkie serce i we wszelakich takich akcjach bierzemy chętnie udział. Widać to na każdym kroku. Zespół co rusz wymyśla nowe inicjatywy, co w siatkarskim sezonie nie jest łatwe. Z jednej przyczyny, braku czasu między treningami czy meczami. Dla suwalskiej drużyny nie jest to jednak przeszkoda, bo jak się chce, to można. Były już mikołajki, utworzenie dla dzieci kącika zabaw czy konkursy podczas meczów, ale to nie wszystko. Zrobiliśmy akcję, gdzie dzieciaki z przedszkola malowały plakat i w najbliższym meczu będzie rozstrzygnięcie tego konkursu. Także jakieś takie drobne rzeczy staramy się inicjatywy przemycać podczas naszych spotkań, wokoło naszych tych wszystkich widowisk, które się odbywają na hali Osiru, żeby to uatrakcyjnić te nasze widowiska, żeby upowszechnić piłkę siatkową. Takie zachowanie wśród suwalskich klubów sportowych jest dla mieszkańców całkowitą nowością. Jak mówi Tomasz Wasilkowski, klub nie może być hermetycznie zamknięty, musi wychodzić do ludzi. O słuszności takiego podejścia świadczą nie tylko uśmiechy najmłodszych, ale również ogromna sympatia mieszkańców do zawodników, co widać chociażby po wypełnionych po brzegi trybunach. Ruszyła kolejna edycja kina letniego organizowanego od kilku lat przez Suwalski Ośrodek Kultury. 6 wakacyjnych niedziel w Parku Konstytucji 3 maja o godzinie 21 Suwalczanie mogą bezpłatnie oglądać najlepsze filmy z 19. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Etiuda i Anima w Krakowie. Kolejne projekcje zaplanowano na 14 i 21 lipca oraz 4, 18 i 25 sierpnia. Po wyróżnieniu najlepszych uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych przyszedł czas na tych z podstawówek i gimnazjów. Dziś otrzymali oni stypendia od prezydenta miasta. Wyróżnieni zostali ci najlepsi za osiągnięcia w sporcie lub wysokie wyniki w nauce. Sam prezydent powiedział, że kryteria przyznawania stypendium są bardzo ostre. Bardzo dobre zachowanie, wysoka średnia i tytuł laureata konkursu na szczeblu okręgowym lub wojewódzkim. Warto wyróżnić przede wszystkim, żeby zmotywować jeszcze tych młodych uczniów do tego, by starali się o to, żeby zdobyć jak największą wiedzę, bo człowiek poza tym, że tą wiedzę zdobywają dla siebie, bo wiedza się przyda im w życiu, warto również, żeby jeszcze taką mieć dodatkową motywację, a miastu zależy na tym, żeby ci ludzie młodzi czuli, że komuś na tym zależy, że nam zależy wszystkim, żeby oni zdobywali jak najwięcej wiadomości, najwięcej umiejętności, największą wiedzę i żeby być może w przyszłości po studiach chcieli do Suwałk wrócić. Prezydent nagrodził dziś 35 uczniów ze szkół podstawowych i 38 z gimnazjów. Ola Grudzińska jest jedyną podwójną stypendystką za wysokie wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe. Jej plan dnia jest więc dość napięty. Chodzę do szkoły, później lekcje i szybko na zajęcia, pływanie, przychodzę, znowu naukę i tyle. A gdzie czas na przyjemności? Weekend, ale też zazwyczaj weekendy też są zajęte zawodami. A powiedz, jakiś specjalny przepis na sukces, jakaś porada, jak mieć takie dobre wyniki w nauce dla innych? Nie wiem. Trzeba mieć talent i wiedzieć, że to się lubi. Uczniowie podstawówek otrzymali 1500 zł, a gimnazjaliści 2000. Kwota jest wypłacana w comiesięcznych ratach przez cały rok szkolny. Ja dostałem za olimpiadę z języka angielskiego. A jeśli chodzi, ile czasu poświęcam, to właściwie
Może w weekend się uczę, tak na co dzień to odrabiam lekcje. Więcej zapamiętuję na lekcjach niż ucząc się samemu w domu, także... A czy wiążesz swoją przyszłość właśnie z tym językiem, czy jeszcze o tym nie myślałeś? Raczej nie, raczej chciałem pójść w przedmioty ścisłe, biologia, chemia i w tym roku będę próbować z tych olimpiad. Stypendia są przyznawane w ramach programu wspierania rozwoju uczniów zdolnych. Potrwa on do 2015 roku.